23 narodowości Kolarski. Ogiesiu. Solidarności Jedniczyków. Startu na środę i w związku z tym spotykamy się tutaj tradycyjnie przed każdym wyścigiem. Pani prezydent Hanna Zdanowska, pan przewodniczący Waldemar Kręcy, pan dyrektor Tadeusz Skorek oraz przedstawiciele naszego głównego sponsora Banku KGŻ, pani Anna Czubak, specjalista do spraw marketingu. Jeśli mogę prosić o głos panią prezydent, to poproszę. Dzień dobry, witam Państwa i chciałam już teraz gorąco za Państwa pośrednictwem zaprosić wszystkich podziem. 23 wyścig Solidarności Olimpijczyków rozpoczyna się w tym roku na ulicy Piotrkowskiej. Zapraszamy przed Urząd Miasta Łodzi w środę o godzinie 10, oficjalny start. Ja bardzo się cieszę, że znowu Piotrkowska, bo tu chciałam przypomnieć Państwu, tym, którzy są bardzo młodzi i nie pamiętają tych czasów, kiedyś wyścig na Piotrkowskiej, wiele imprez kolarskich na Piotrkowskiej się odbywało, w związku z czym wracamy do tej tradycji. Zapraszamy łodzian, żeby przyglądali się, dopingowali. No i oczywiście w tym roku nie będziemy niestety mieli mety u nas w Łodzi, będzie ona w Jarosławiu. Natomiast no, w przyszłym roku znowu będziemy mieli metę w Łodzi, mam nadzieję, że ten wyścig, podobnie jak i inne imprezy rozgrywające się na Piotrkowskiej, ubarwi naszą ulicę i przede wszystkim przyciągnie łodzian. Wiem, że trudna godzina, bo 10:00 większość pracy, ale mam nadzieję, że ci, którzy mają już urlop, zapraszamy dzieci, młodzież do tego naszego dopingu. Niech ten start będzie naprawdę widoczny w całej Polsce. Dziękuję panie prezydent, panie przewodniczący. Jak będzie wyglądał tegoroczny wyścig? Dziękuję bardzo panie prezydent. Tak jak powiedziałem na początku, jeszcze nieformalnie przed konferencją, że wiemy gdzie startujemy. Skromność nie pozwala mówić, gdzie będziemy za rok mieli metę. Dziękuję panie prezydent, będziemy mieli na pewno 24 wyścig metę w Łodzi. Zapraszam serdecznie. I ja już dziękuję z góry. Jest to dzisiaj, jak to mi koledzy powiedzieli, najważniejszy dzisiejszy dzień, to jest dzień dziennikarza sportowego i akurat mamy fajną imprezę, w sensie takim, że mamy oto sportowych dziennikarzy w Łodzi i że wszyscy zmuszeni tą piłką przyjdą na wyścig. I jest to, tak jak tu już daliśmy naszym przewodnikom, 23 wyścig. On był organizowany w Łodzi, on jest związany z Łodzią, on ma dzisiaj rangę międzynarodową. W tym okresie, kiedy będzie trwał nasz wyścig od 4 lipca, jak wiemy już Tour de France ruszyło, kalendarz sportowy kolarski dzisiaj jest przemieszczany ze względu na i mistrzostwa, które się kończyły, to stronie z opinii naszego wyścigu, ale też sierpień będzie olimpijski, w związku z tym też wyścigi są przesunięte inne. Proszę Państwa, takim newsem, który będziemy chcieli zrobić, to jest właśnie promocja naszego miasta. Ten wyścig zawsze promował Łódź, ale i zawsze promował ulicę Piotrkowską. Jeżeli się kończył, to się kończył na ulicy Piotrkowskiej lub Mickiewicza, festynami, a jeżeli się zaczynał, to zawsze na ulicy Piotrkowskiej. Dla nas ulica Piotrkowska jest symbolem i żadna inna, można powiedzieć, kultowa jakaś, kultowe miejsce w Łodzi nie przesunie nas w to miejsce, dlatego że chcemy promować Łódź, ulicę Piotrkowską i mam nadzieję, że pierwszy raz 23 wyścig kolarski Solidarności i Olimpijczyków otwierając będzie można otworzyć nie na stojąco, a myślę, że panie prezydent promując i wiemy, że Łódź próbuje promować kolarstwo i to sportowe, szosowe i też to każdego z nas w różny sposób, czy też dzieci, że pokaże na otwarciu o godzinie 10, że oczywiście stanie z Piotrkowskiej, a na czele tego peletonu będzie jechała pani prezydent. Mam nadzieję, takie mamy wstępne ustalenie. Będzie to news, trochę inaczej, trochę być może weselej, ale chodzi o to, żeby każdym sposobem pokazać piękność naszego centrum i ulicy Piotrkowskiej i każdy sposób, jeżeli możemy się tego przyczynić, jest bardzo dobry. Resztę już spraw tych organizacyjnych, technicznych, aczkolwiek będą mogły mieć dużo do powiedzenia. Jak widzicie, są to koszulki głównych sponsorów. Pula nagród w tym roku się wcale nie zmniejsza. Ona jest na poziomie około 300 tysięcy złotych dla zawodników. Jak wiecie, tamten rok kryzysowy przeżyliśmy 4 etapami. W tym roku mamy wyścig od środy do niedzieli, 6 etapów. Ale bez wsparcia
samorządy, tak jak tu w tym miejscu miasta Łodzi, czy też sponsor, byłby to wyścig, którego na pewno nie udało nam się zrobić z takim rozmachem i na taką skalę. I ostatnie słowo, w wyścigu będzie brało udział 124 kolarzy. Proszę dzisiaj zwrócić uwagę, że widzicie wyścigi 50-60 osobowe. Ten wyścig ma zawsze ponad 100 kolarzy. Wszystkim, którzy tego przyczyniają, i dziennikarzom, i władzom samorządowym. Tu, Tadeusz, twojemu doświadczeniu przez lata sędziego międzynarodowego chcę podziękować, że ci kolarze chcą tu już przyjeżdżać, że już my nie prosimy się. Tu jest już dzisiaj rywalizacja, kto ma być na naszym wyścigu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu, a pan dyrektor pewnie zacznie, że to jest najważniejszy wyścig kolarski dla polskiego kolarstwa. Ja bym rozpoczął może od tego, że najbardziej prestiżowy dla polskiego kolarstwa, dlatego że zapytano mnie dzisiaj, którzy kolarze startujący w naszym wyścigu w Polsce startują w Tour de Pologne. Przypuszczam, że z naszych, tych, którzy startują tutaj, już żaden. Dlatego, że w Tour de Pologne będzie startowała reprezentacja Polski z jakąś kartą. I sądzę, że szkoleniowcy nie pozwolą na to, żeby zawodnicy po jednym trudnym wyścigu natychmiast jechali drugim wyścigu pilotażowy. Przepraszam, ale sprowokowałem tutaj odpowiedzi. Również zadano mi się pytanie, co nowego wyścigu. Jedziemy, no, tradycyjnie zaczynamy w Łodzi, kończymy na Podkarpaciu w tym roku. Nowością może będzie to, że wracamy do nowych, do innych województw w trakcie fragmentarycznym. Pierwsze 4 wyścigi jeździły tamtą trasą, mianowicie na trzeci etap zaczyna się na terenie województwa łódzkiego. Jedziemy przez Wielkopolskę, przez powiat kolski, następnie wjeżdżamy do województwa kujawsko-pomorskiego, do powiatu włocławskiego i kończymy w województwie łódzkim w Kutnie, w mieście Kutnie. W sumie trasa wyścigu prowadzi przez 7 województw. Czy jest trudna? Uważam, że jest szerokie grono zawodników, którzy mogą wygrać zarówno i sprinterzy, jak i górale. Pierwsze trzy etapy to są związane z województwem łódzkim. Są to etapy płaskie. Pierwsze góry zaczynają się podczas czwartego etapu z Tomasza Mazowieckiego do Kielc. Tam końcówka wymyślona kilka lat temu przez Zbyszka Piątka, nadal korzystamy z niej. I 3 trudne podjazdy w Górach Świętokrzyskich na kilka kilometrów przed metą mogą już zróżnicować peleton, podzielić na grupki. No i nas ostatnie 2 etapy. Ostatnie 2 etapy to z Nowego Sącza do Krosna, dwukrotny przejazd przez Zamek Odrzykoń. Skoro Państwo nie mogą tego zobaczyć ten podjazd, tak jak podczas Tour de France pokazują podjazdy, to są punkty widokowe podczas podjazdu na Zamek Odrzykoń i tam widać również tą wspinaczkę, walkę kolarzy. Ale tylko dwukrotnie tam podjeżdżamy, średnia długość etapu nie pozwala nam, żeby było więcej. Tam prawdopodobnie wyścig się rozstrzygnie, ale będzie okazja rewanżu, bo ostatni etap z Jasła do Krosna również wjedzie przez trudne wzgórza dynowskie, przez trudne podjazdy na Podkarpaciu. Jeżeli sprinterzy podczas tych pierwszych etapów nie wywalczą odpowiednią przewagę i na Odrzykoniu nie stracą zbyt wiele, wyścig może zakończyć się zwycięstwem sprintera, ale z powodzeniem górale na staramy się wygrać ten wyścig. Jakie ekipy, to charakterystyka trasy tak wygląda, jakie ekipy startują? 21 ekip, w tym 2 ekipy narodowe, mianowicie reprezentacja Maroka, Andreas Peterman, który kolarz wyścigu pokoju, potem sędzia międzynarodowy, a teraz opiekun tej ekipy Maroka przygotowuje, ktoś startuje od nich na olimpiadzie i w ten sposób przez nasz wyścig chce przygotować. Jeżeli chodzi o ekipy zawodowe drugiej kategorii, to mamy 2. Rus Vero, zarejestrowane w Italii, to jest rosyjska ekipa, i Team Net Up, w której to jest drugiej kategorii również, i tam startuje Andreas Schulze, który w naszym wyścigu już wygrał bodajże ze 4 etapy. Wszystkie w Kielcach.
myśląc o sprinterze, który może wygrać cały wyścig, to właśnie mam na myśli tego zawodnika, który ma wsparcie z kolegów właśnie z drugiej kategorii. Pięć polskich ekip. Z numer jeden zwycięzca ubiegłorocznego wyścigu, Marcin Sapa z grupy BDC. Następnie ekipa naszego głównego sponsora, mianowicie ekipa BGZ z dwukrotnym zwycięzcą wyścigu Łukaszem Bodnarem i z aktualnym wicemistrzem Polski przed tygodniem z Tomaszem Smoleniem. Inne ekipy to CCC, tutaj widzę Marka Rutkiewicza, to naszego wyścigu nigdy nie wygrał, ale ostrzy sobie zęby na to, na zwycięstwo, więc też jeden z faworytów. I następnie nowa polska ekipa zawodowa, ekipa Wibatek oraz piąta ekipa, to reprezentacja narodowa Polski, złożona z zawodników amatorskiej jeszcze grupy w tym roku Mostostalu. Proszę zwrócić uwagę, Mostostal się znalazł w górze, panie przewodniczący, jeśli można powiedzieć, w grupie sponsorów naszego wyścigu i ta grupa wystartuje jako reprezentacja narodowa Polski. Dziękuję panu dyrektorowi. Poprosimy o kilka słów pani Antę. Oto pani Antę Czubak, specjalista do spraw marketingu BGŻ. Witam państwa serdecznie. W imieniu banku BGŻ jest niezmiernie miło uczestniczyć w tej konferencji. Powiem parę słów. Bank BGŻ od wielu lat wspiera sportowe lobby, aspirując do tego, by stać się bankiem lokalnej społeczności. Bardzo dbamy o bezpieczeństwo młodych rowerzystów, wspieramy młode talenty, realizujemy w gimnazjach program Jeżdżę z głową. Jednym z obszarów działań sportowych, w które się angażujemy, jest oczywiście profesjonalne kolarstwo. Mam tu na myśli jedną z trzech najlepszych ekip, które jeżdżą po naszych szosach, to jest Bank BGŻ Professional Cycle Team oraz wyścigi szosowe, które są skupione wokół BGŻ Pro Ligi. I w ramach Pro Ligi najważniejszych i najbardziej prestiżowym jest Międzynarodowy Wyścig Solidarności Olimpijczyków, którego jesteśmy również sponsorem. Bardzo miło jest mi również, że w tym roku podjęliśmy współpracę z Telewizją Polską i mam nadzieję, że razem będziemy odbudowywać tradycję polskiego kolarstwa szosowego w Polsce. Zapraszam wszystkich państwa na naszą stronę internetową www.bgz.pl. Każdy materiał otrzymał. Ten materiał zawiera dokładnie rozpisane na strony minuty i sekundy nawet to, co się będzie działo w tym tygodniu. Również wszystkich sponsorów, dzięki którym ten wyścig organizujemy, a więc miasta, samorządy. I również chyba każdy otrzymał ekipy, więc będzie łatwiej nam na starcie w środę o godzinie 9 rozmawiać, kto dotarł, kto się jeszcze wycofa. I zapraszamy na godzinę 9, jeżeli możemy. 9 włączamy mikrofon. O 9 włączamy mikrofon. Tradycyjnie będą z nami olimpijczycy. Tak, będą olimpijczycy. Zaprosiliśmy dużo osób, każdego mnie chcieli przywitać. Mam taką prośbę, nie ma wśród nas przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi, ale wszyscy radni zostali zaproszeni. Nie będzie problemu, żeby o godzinie 10 ogłosić przerwę Rady Miejskiej, 15 minut dla higieny. I jest to start, jest spełniony. Pan Zleskiewicz, panie prezydent, na tym rowerze to cię nadam, czy na wyścigowym mamy zdać? Nie. Dobrze, w takim razie serdecznie państwu dziękujemy. Zapraszamy do środy na start wyścigu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. To jest przedsięwzięcie Dziennikarza Sportowego. Serdeczne ukłony i miłego dnia życzę w takim razie wszystkim.